Podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. I wracamy po przerwie wakacyjnej, w trakcie której też dużo się wydarzyło. Zaczniemy od tematu, chyba trochę tradycyjnie, bo często tak nam się zdarzało, międzynarodowego, ale z bliskiej zagranicy, czyli z Białorusi, ponieważ odbyły się wybory, chyba co do których trudno mieć wątpliwości, że były, no mówiąc najdelikatniej, mocno ich rezultat był naciągnięty. Potem protesty trwające już ponad dwa tygodnie, te protesty częściowo brutalnie tłumione. No i teraz stała się rzecz ciekawa, którą odnotowałem w jednym ze swoich felietonów zresztą, bo znam, że warto to nawet wybić i podkreślić, to znaczy wokół sprawy białoruskiej nastąpiło nagłe połączenie sił pomiędzy rządzącymi a opozycją i to takie no bardzo zaskakujące, bo przecież nawet sprawy międzynarodowe, żeby wskazać chociażby kwestię amerykańską, relacji polsko-amerykańskich, były zawsze przedmiotem tego sporu, który sięga bardzo głęboko. No a tutaj mamy tak, działania pana premiera, między innymi zwołanie z jego inicjatywy Rady Europejskiej, opozycja nie skrytykowała. Mamy przedstawienie pięciopunktowego planu takiej, no powiedzmy, zdystansowanej, ale jednak pomocy, tam ułatwienia wjazdu dla Białorusinów, stypendia naukowe i tak dalej. Opozycja nie skrytykowała, mało tego, nawet pochwaliła. Mieliśmy spotkanie pana premiera z przedstawicielami opozycji, gdzie między innymi ten plan był omawiany. Wszyscy wyszli raczej zadowoleni, nawet niektórzy z opozycji chwalili, ba, okazuje się, że pan premier wręcz zaakceptował projekt PSL-u, który tam jakieś dalsze ułatwienia przewidywał i przyjął ten projekt. Więc można powiedzieć, no cuda naprawdę się dzieją. Czegoś takiego to ja dawno bardzo w Polsce nie widziałem. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że no to jest wciąż za mało, że Polska się sama ustawiła na takiej pozycji w Unii Europejskiej, że niewiele więcej może, ale ja tutaj mam w ogóle wątpliwości, bo my po prostu jesteśmy tak silni, jak jesteśmy. Wiadomo, że w sprawach wschodnich, w tym ukraińskich, z racji samej swojej pozycji gospodarczej, na przykład Niemcy zawsze mieli więcej do powiedzenia, a teraz jednak weszliśmy w to dosyć asertywnie. No, mamy tam na Białorusi pewne atuty, między innymi mamy poza taką ogólną znajomością jednak wschodu, lepszą niż wiele krajów na zachodzie, mamy Bielsat, który dokładnie często jest krytykowany, ale przecież to jest ogromna sieć korespondentów, którzy również dostarczają informacji, czyli tego, co jest bardzo ważne. Więc ja myślę, że tutaj działamy w miarę optymalnie. No i tutaj pełni podzielam twój pogląd. My zwykle bardzo ostro krytykujemy polską klasę polityczną. To tutaj jest krótki moment, żeby ją pochwalić, bo rzeczywiście w tej konkretnej sytuacji, która zaistniała po sfałszowanych, nie ma co ukrywać, wyborach prezydenckich na Białorusi, gdzie zaczął się najpotężniejszy protest w dziejach 26-letnich dyktatorskich rządów Łukaszenki, z całą pewnością Polska zrobiła i polski rząd, i polska opozycja, no maksimum tego, co mogła. Natomiast, żeby już nie było tak słodko, to trzeba powiedzieć jasno, że my wcześniej mogliśmy robić nieco więcej. I tu kazusem, no właśnie fantastycznym przykładem jest Bielsat, bo oczywiście cudem boskim i wysiłkiem wielu ludzi Bielsat przetrwał, ale prawda jest taka, że wielokrotnie próbowano go zlikwidować i dzisiaj Polska byłaby właściwie pozbawiona tego najważniejszego narzędzia oddziaływania na sytuację w Białorusi i czegoś najbardziej pozytywnego. No, żeby porównać znaczenie Bielsatu, to jest trochę tak jak, prawda, Radio Wolna Europa było jednak dla tysięcy, czy nawet milionów Polaków w czasach rządów komunistycznych jednym z najważniejszych okien na świat i chciano by je zlikwidować gdzieś tam, prawda, w latach 70. czy 60. Byłaby to katastrofalna decyzja i podobnie dobrze się stało, że Polska i polskie władze, kolejne rządy, mimo że się przymierzały, podchodziły do tego Bielsatu, nie zlikwidowały. No i teraz moim zdaniem Bielsat nie tylko trzeba podtrzymać, ale trzeba go rozwinąć. I to jest moim zdaniem to, co trzeba zrobić, ponieważ wydaje się, że jednak tej rozgrywki, tu oczywiście nie wiemy, jak się potoczy sytuacja na Białorusi, ale wygląda na to, że Łukaszenka tak łatwo się nie podda i że prawdopodobnie jego reżim osłabiony, ale jednak przetrwa. Natomiast przetrwa zapewne już nie na kolejne ćwierć wieku, czyli polska polityka powinna się przygotowywać do zmiany na Białorusi. I to jest kwestia oczywiście przede wszystkim działań dla rządu, dla służb specjalnych, dla Ośrodka Studiów Wschodnich, żeby się zacząć przygotowywać do potencjalnych różnych scenariuszy rozwoju na sytuacji na Białorusi, bo jest oczywiste, że tu kluczowa będzie polityka Rosji.
to jest jasne, że my jesteśmy tym najbardziej zainteresowani, co Rosja robi na wschód od naszych granic i że najkrócej mówiąc Putin będzie dążył do najprawdopodobniej pilnowania, żeby w miejsce Łukaszenki nie przyszedł ktoś prozachodni. No bo to byłaby klęska dla polityki rosyjskiej. I na razie, ja zresztą polecam Państwu tekst, który napisałem, taki, no, starając się uchwycić pewne trendy w poniedziałkowym, najbliższym numerze do rzeczy, mój tekst o sytuacji na Białorusi. Ciekawe jest to, że po pierwsze społeczeństwo białoruskie, i to tu się powołuje na analizę Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie w jednej z analiz, gdzie to zostało wprost powiedziane, że nie można tego porównywać z pomarańczową rewolucją, ponieważ społeczeństwo ukraińskie było dużo bardziej antyrosyjskie i dużo bardziej prozachodnie. Społeczeństwo białoruskie, na razie przynajmniej, nie jest ani antyrosyjskie, ani bardzo prozachodnie. I Rosjanom zależy, żeby to się nie zmieniło. Dlatego moja teza jest taka, że w tej chwili Łukaszenka walczy właściwie już sam o siebie, bo Rosjanie w momencie, gdyby on się okazał po pierwsze nieefektywny, jeśli chodzi o kontrolę własnego kraju, po drugie, gdyby zaczął pobudzać ten antyrosyjski sentyment poprzez swoją brutalność, to Rosjanie go po prostu zostawią na boku, no bo taki ktoś im nie jest potrzebny. Im jest potrzebny ktoś, kto bez wzbudzania antyrosyjskich nastrojów będzie nadal dawał im względną, pośrednią kontrolę nad Białorusią. Więc tak, ja myślę też, że możesz mieć rację i że Łukaszenka, nawet jeżeli on przetrwa w krótkim okresie, to w dłuższym już prawdopodobnie nie przetrwa. Tak, bo się zużył. Niemniej jednak trzeba powiedzieć jasno, że żeby ta polityka zagraniczna Polski była prowadzona w sposób, powiedziałbym, efektywny, to musi być jasno określone centrum decyzji. No i naturalny sposób czymś takim powinno być Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tymczasem mamy dymisję ministra Czaputowicza i mam wrażenie, że jego następca raczej nie wzmocni roli MSZ-u, tylko go osłabi, bo profesor Rausch, którego miałem okazję poznać, oczywiście wybitnym znawcą, no ale doktryn politycznych z liberalizmem na czele, a niekoniecznie polityki zagranicznej. I jak pamiętam, no publika, śledzę to w miarę publikacje na temat sytuacji międzynarodowej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, no to przypominam sobie publikacje wielu różnych ludzi związanych z PiS-em, ale akurat nie profesora Raua. Ale ciekaw jestem, co byś powiedział na taką tezę, którą ja postawiłem z kolei w Rzeczpospolitej, pisząc, że rezygnacja ministra Czaputowicza, gdzie akurat tutaj opozycja się odzywała i mówiła, no jak to, ale w środku kryzysu białoruskiego, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, bo minister Czaputowicz był kim? No koordynatorem działalności gmachu i służby zagranicznej. I to wszystko. Więc czy on tam jest, czy jego tam nie ma, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Politykę zagraniczną w polski rząd robi gdzie indziej. Przede wszystkim w centrum decyzyjnym w kancelarii premiera, w jakiejś części w kancelarii prezydenta, to głównie jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. No i trzeba powiedzieć, że obok kancelarii premiera jest jeszcze minister Szymański, który właśnie... konstytucyjny minister Szymański, sprawy europejskie. Który właśnie Więc mamy rozproszenie i to nie moim zdaniem, to nie... Oczywiście można powiedzieć, że wszystko skupia oko z Nowogrodzkiej, no ale powiedzmy sobie szczerze, prezes Kaczyński już wielokrotnie dawał do zrozumienia, że dla niego polityka zagraniczna jest służebna wobec polityki wewnętrznej i te sprawy zagraniczne go jednak mniej interesują. Więc to nie jest akurat dobre i byłoby lepiej, gdyby tutaj ranga MSZ-u została przywrócona, no ale na razie będzie dokładnie odwrotnie. Mam wrażenie, że pod rządami ministra Raua, najkrócej mówiąc, MSZ będzie dalej degradowany. Jest natomiast pytanie o drugą zmianę, już wewnętrzną, jeśli chodzi o rząd, a o Ministerstwo Zdrowia. Pożegnaliśmy niegdyś szalenie popularnego jeszcze paręnaście tygodni temu ministra Szumowskiego, który właśnie odchodzi, jak rozumiem, sądząc po jego uzasadnieniu, że jest przemęczony. No właśnie nie można mu się dziwić, no rzeczywiście miał wiele miesięcy bardzo ciężkich, co nie zmienia faktu, który odchodzi w przeddzień wznowienia czy wzmożenia pandemii. No i właśnie tu jest pytanie, czy minister Szumowski przed czymś nie uciekł, ponieważ kiedy ja się zacząłem interesować bardziej, to głównie za sprawą informacji, które ludzie zaczęli mi przysyłać, nawet ja sam o to nie prosiłem, ale poprzez media społecznościowe zacząłem dostawać informacje i od lekarzy, i od pacjentów. Jak wygląda dzisiaj opieka medyczna? Jak wygląda kwarantanna? Izolacja chorych jak wygląda? Na co jesteśmy przygotowani? No jeden z lekarzy uświadomił mi na przykład, że w całym kraju jest 1200 lekarzy zakaźników. W całym kraju. No więc o czym w ogóle mówimy? I ten obraz nadchodzącego Armagedonu zaczął się jawić coraz poważniej. W tym momencie, kiedy właśnie te informacje zaczęły napływać, minister Szumowski oznajmił, że odchodzi. Więc ja to jednak interpretuję trochę jako ucieczkę od odpowiedzialności. Co ciekawe, przecież minister Niedzielski, jego następca, w zasadzie pierwsza poważna decyzja, jaką podjął, to była decyzja o radykalnej weryfikacji zasad izolacji. Radykalnej, no bo to, czego się dowiedzieliśmy o kwarantannie, która ma się kończyć bez konieczności dokonywania testów.
po prostu z automatu. No to jest ogromna zmiana w stosunku do tego, co zaprowadził minister Szumowski. Dokładnie. Czas pokaże, czy to jest właściwy kierunek, bo ja myślę, że akurat skrócenie okresu kwarantanny ma sens, natomiast dziwi mnie ta rezygnacja z testu na końcu tej kwarantanny. Ale generalnie jedno nie ulega wątpliwości. Rząd trochę uwierzył we własną propagandę, która głosiła, że Polska sobie znakomicie wzorowo poradziła z pandemią, co było prawdą w odniesieniu do tego pierwszego okresu. Że lockdown Polska wprowadziła bardzo skutecznie, znacznie szybciej niż większość krajów europejskich, dzięki czemu w tej pierwszej fali mieliśmy mniej ofiar, ale nie zmienia to faktu, że teraz nas czeka druga fala i właściwie nikt tego nie kwestionuje. Jest pytanie, czy te wiele miesięcy, które nas dzieli między pierwszą a drugą falą, nie zostałyby przespanych i zmarnowanych, bo jak patrzę na przykład na ministra Piątkowskiego i resort edukacji, to mam wrażenie, że on się ocknął na tydzień przed początkiem nowego roku szkolnego i właściwie cała jego odpowiedź jest taka, to dyrektorzy szkół mają sobie radzić z tym problemem. W związku z tym... Ale przepraszam, nie mogą do końca decydować, bo już mieliśmy przecież przypadek z Zakopanego, tak, gdzie dyrektorzy szkół wespół z samorządem chcieli opóźnić start roku szkolnego o 2 tygodnie, a ministerstwo się zdecydowanie przeciwstawiło. No więc właśnie, bo ministerstwo ciągle jest jakby w fazie tej ogólnej decyzji rządu, że jest byczo, jest w porządku, więc wszystko otwieramy. Ja co do zasady nie jestem przeciwnikiem otwarcia szkół 1 września. Natomiast uważam, że lokalnie, na przykład w Zakopanem nie tyle można było przesunąć o 2 tygodnie, co zrobić te pierwsze 2-3 tygodnie metodą zdalną, tak jak to było przed wakacjami. I zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Ja uważam, że po prostu tu jest potrzebna większa decentralizacja, większa elastyczność. Także jeśli chodzi o na przykład godziny, widzę, że już sądząc po tym, co wiem także o własnej córce, godziny rozpoczęcia lekcji dla różnych kategorii klas będą w różnych i to jest sensowne rozwiązanie, czyli nie będzie cała szkoła zaczynała o tej przysłowiowej 8 rano, tylko poszczególne grupy młodzieży będą o różnych godzinach, więc będą się mijać. Tu można jeszcze na pewno zrobić znacznie więcej, żeby najkrócej mówiąc tą liczbę kontaktów ograniczyć, natomiast no nie ma co kryć, że czeka nas na pewno zwiększenie liczby zakażeń, no bo siłą rzeczy ci młodzi ludzie będą się ze sobą kontaktować, bardziej niż przez wakacje. Tu wrzucę jeszcze jeden czynnik, nie dotyczący szkoły, ale dotyczący tego, co zostało wprowadzone w czasie wakacji, czyli to kolorowanie powiatów. Otóż polecam i tobie i polecam państwu profil facebookowy Marcina Kędzierskiego, doktora Marcina tak. Kędzierskiego z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, który zresztą był gościem programu Polska na Serio Biznes i opowiadał o swojej książce, gdzie tak. zebrał zapiski z tego bardzo ciekawej. Etapu, tak. bardzo ciekawej. I Marcin znowu zaczął prowadzić co tydzień te podsumowania, umieszcza na Facebooku i w ostatnim z nich zauważył, że jeżeli wziąć pod uwagę współczynniki, które miałyby decydować o tym, czy dany powiat jest tym zagrożonym, czy już tym czerwonym, to okazuje się, że nie ma tu żadnej logiki. Nie sposób się doszukać logiki. To znaczy, nie są oznaczone nawet jako zagrożone powiaty, które mają większą liczbę zakażeń, a te, które mają mniejszą, już na przykład są żółte, a nawet czerwone. No i nie wiadomo dlaczego. No więc właśnie na tym polega problem, że ja mam wrażenie, że po tym zachłyśnięciu się sukcesem w pierwszej fazie zaspano sprawę opracowywania różnych procedur, jakby wierząc w to, co wielu z nas wierzyło, że to może latem jakoś wygaśnie, a po jesienią się nie wznowi. No już nie mówię o tym nieszczęsnych wypowiedziach premiera Morawieckiego w przeddzień drugiej tury wyborów prezydenckich, że właściwie już nie ma pandemii, tylko idźcie na wybory, bo to było dramatycznie, powiedziałbym, no szkodliwe, bo wielu ludzi w to uwierzyło. Dlaczego? No bo chciało uwierzyć w to, że mamy już ten problem za sobą, tymczasem go nie mamy i co więcej wygląda na to, że to czeka nas bardzo trudna jesień i zima i tyle i po prostu będziemy musieli to jakoś przetrwać, natomiast mam wrażenie, że rząd zrobił za mało, żeby nas przygotować do tej ciężkiej jesieni, no ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że mimo tych zaniedbań ewidentnych ze strony rządu to nie zaowocuje tym, że zaczniemy osiągać wskaźniki nie tylko zachorowań, bo to jedna rzecz, ale przede wszystkim zgonów, które znaliśmy z południa Europy z wiosny tego roku, bo to byłoby najbardziej dramatyczne scenariuszem i mogłoby oczywiście zaważyć też na notowaniach rządu. No to tu jest też ciekawa rzecz, dlatego że o ile w niektórych krajach padają rekordy zakażeń, na przykład w Korei Południowej, która przecież była uważana za taki wzór radzenia sobie, ale też we Włoszech kolejne rekordy, ale to się już nie przekłada na ogromną liczbę ofiar śmiertelnych, co no by mogło wskazywać na to, że nastąpiło jakieś, nie wiem, czy uodpornienie, czy złagodnienie samego wirusa, no w każdym razie nie ma powrotu do tych tragicznych danych.
To prawda, ale też pamiętajmy, że no, przy tej masie testowania jakby ten odsetek ludzi starszych, którzy są najbardziej zagrożeni, jest mniejszy i mam wrażenie, że to jest istota sprawy, to znaczy, że tutaj najbardziej jednak zagrożeni będą najstarsi obywatele i w związku z tym moim zdaniem tutaj trzeba było się przygotować w ogóle, jeśli chodzi o tą politykę zdrowotną, do ochrony tych najbardziej newralgicznych rzeczy, takich jak właśnie domy pomocy społecznej. Nie wiem, czy w tej sprawie wykonano wystarczającą ilość działań. No czas pokaże. Prawdziwy diesel musi dymić. Piotr, ja mu depnę, a ty patrz, czy dymi. Tate, tate, co tak dymi? Piotr, no to jest diesel. Prawdziwy diesel musi dymić. Wycinając filtr DPF w samochodzie, zabijasz swoje dziecko. Tatę, tatę, dusi mnie! Twój samochód nie musi dymić. Wejdź na smogowicze.pl i dowiedz się, jak zadbać o czyste powietrze. Smogowicze.pl. Zmieniając trochę temat, myślę, że powinniśmy też porozmawiać trochę o sytuacji w opozycji, żeby nie było... Jeszcze zanim, no bo te dwie dymisje, o których powiedzieliśmy, to ja zacząłem je nazywać pełzającą rekonstrukcją rządu. Zanim jeszcze przejdziemy do opozycji, to pomówmy o tym, no bo mamy cały czas tę zapowiedź rekonstrukcji rządu. Ja mogę powiedzieć, że rozmawiałem z jednym z wiceministrów, który pochodzi nie z PiS, tylko z jednej z tych partii koalicyjnych. No i on mi powiedział coś takiego. Panie redaktorze, no jeżeli to ma wyglądać tak, że będziemy mieli ministerstwa molochy, w których nie będą rządzić wiceministrowie, którzy nie będą posłami, bo to też podobno ma być rozdzielone. Znaczy już posłowie mają nie być wiceministrami. O, to byłaby rewolucja. Tak. Tylko będą rządzić dyrektorzy, no to będziemy mieli rządy administracji, mówi, która często jest jeszcze tam z poprzedniego rozdania. Nie da się tego kontrolować. Jest to bardzo złe rozwiązanie. Pamiętaj, że mówi to oczywiście przedstawiciel jednej z tych partii, które mają na tym w ogóle stracić. Ale też trudno nie być krytycznym wobec zamiaru powołania tych ministerstw molochów. I tak naprawdę wszystko to jest gdzieś w zawieszeniu. Cały czas są tylko jakieś tam odgłosy ze strony PiS, że tak zrobimy, zrobimy, ale jednocześnie się zaczynają na przykład pojawiać informacje, że a Jarosław Gowin może wrócić do rządu, a może w ogóle nie będzie tego ograniczenia ministerstw. Czy to się twoim zdaniem rozpełznie wszystko i skończy na niczym? Czy rzeczywiście coś takiego nastąpi? No bo przecież Jarosław Kaczyński jest uzależniony cały czas od 5 głosów. Pamiętajmy, że ta większość w Sejmie to jest 5 głosów. No, razem dwie te koalicyjne partie mają 36 głosów, no więc nie może sobie pozwolić na to, ale to jest też trochę oczywiście taka gra, czy Porozumienie lub Solidarna Polska w razie już ostrego konfliktu byłaby w stanie wyjść i utrzymać się na powierzchni. Znaczy moim zdaniem jakaś komasacja resortów na pewno nastąpi, dlatego że jednak już poza wszystkim no nie jest racjonalne utrzymywanie z jednej strony Ministerstwa Środowiska, a z drugiej Ministerstwa Klimatu, bo to jest absurdalny efekt no właśnie tych wszystkich koalicyjnych, wewnątrz koalicyjnych ustaleń. Więc jakaś komasacja nastąpi, natomiast jest pytanie, czy przystawki, czyli Solidarna Polska i Porozumienie Gowina uratują po dwa resorty. No bo rzeczywiście utrzymanie przez nich aż 4 ministerstw w sytuacji, gdzie rząd by liczył powiedzmy 14 czy 15 członków, no to byłaby właściwie 1/3 rządu całego. No. Więc to będzie dla Kaczyńskiego trudne do przełknięcia. Ale ja myślę, że oni się jednak dogadają. Oczywiście przez ostatnie dni przeszła przez media fala spekulacji, że między ziobrystami a PiS-em następuje już jakaś totalna konfrontacja, że w PiS-ie się rozważa przedterminowe wybory parlamentarne. I ja to kompletnie nie wierzę. Uważam, że to są takie strachy na lachy, takie straszenie się nawzajem. Dokładnie tak, po to, żeby przestraszyć drugą stronę, no w tym wypadku Solidarną Polskę, bo wiadomo, że przedterminowe wybory parlamentarne w sytuacji konfliktu między PiS-em a Solidarną Polską, zresztą koniec tej drugiej formacji, czyli Ziobro by został wypchnięty z polityki, bo nie dostałby miejsc na listach PiS-u, a dla jednak wyborców Zjednoczonej Prawicy, no nie istnieje podmiot Solidarna Polska.
Polska, a jeśli nawet to na poziomie 1 czy 2% wyborców. Także myślę, że tutaj dojdzie do porozumienia. No Jarosław Kaczyński będzie musiał przełknąć tą gorzką pigułkę wynikającą z tego błędu, o którym już tu mówiłem sprzed roku, kiedy ponad roku, kiedy ustalał listy przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy po prostu dał za dobre miejsca i Gowinowi, i Ziobrze, ich ludziom. I oni to z tego teraz próbują wykorzystać, więc dojdzie do jakiegoś kompromisu. Natomiast jest pytanie bardziej o to, co ten zrekonstruowany rząd będzie próbował zrobić na tych polach, które były gdzieś tam sygnalizowane. I tu się oczywiście w pierwszej kolejności pojawia sprawa mediów i nowych porządków na rynku medialnym. I o tym jest w tej chwili już najgłośniej, bo to Kaczyński wielokrotnie deklarował, że będzie podjęte. No i teraz coś będzie musiał z tym zrobić, bo już za dużo o tym zapowiadał, żeby się teraz z tego wycofać. I to będzie taki test, mam wrażenie, także i dla pana prezydenta i jego poziomu lojalności wobec PiS-u, bo zwracam uwagę, że się ukazał bardzo obszerny wywiad z panem prezydentem, gdzie w tygodnic w sieci i redaktor Karnowski go tam bardzo mocno przyciskał, aż powiedziałbym nieładnie, bo kilkoma pytaniami usiłował uzyskać od prezydenta jasną deklarację, czy on poprze i podpisze ustawę porządkującą rynek medialny, a pan prezydent się konsekwentnie uchylał do odpowiedzi, mówiąc, że jak zobaczy projekt ustawy, to zdecyduje. Czyli co to znaczy? I nie było ani jednego zdania, że on w ogóle popiera ten kierunek myślenia, czy że uważa, że to jest ważna sprawa. Nie. Przeciwnie, pan prezydent jakby wskazał, że inne sprawy są dla niego ważne niż kwestia rynku medialnego, choć oczywiście była tam mowa o tej nieszczęsnej publikacji faktu szkalującej Andrzeja Dudę, no to jest oczywisty skandal. Natomiast jeśli mówisz o wywiadzie, to nie wiem, czy pan prezydent, to pewnie tak, przeczytał wywiad z kolei z posłanką Lichocką w dzienniku Gazecie Prawnej, w którym pani poseł Lichocka okazała się mniej więcej 4 razy gorzej przygotowana do rozmowy na ten temat, na temat dekoncentracji mediów, niż dziennikarka przeprowadzająca wywiad, a całe wszystkie wyjaśnienia, jak to może wyglądać, sprowadzały się do jeszcze nie wiemy, zobaczymy, przecież gdzie indziej to działa, u nas może też zadziała, może zadziała, a może nie i tak dalej, i tak dalej. No, muszę powiedzieć, że ja byłem zszokowany lekturą tego wywiadu, bo takiego pokazu niekompetencji naprawdę dawno nie widziałem u osoby, która ma teoretycznie o tym decydować. Więc jeżeli rzeczywiście takie osoby odpowiadają za ten projekt, no wiemy, że odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tam minister Jabłoński od dawna to pilotował, no ale rozumiem, że poseł Lichocka jakoś teoretycznie powinna nad tym trzymać rękę. No tylko, że tutaj zwróć uwagę, to jest sprawa, która się powtarza, bo to jest kwestia taka, że politycy PiS-u, którzy mówią o tym, jak posłanka Lichocka się odwołują do rozwiązań francuskich i niemieckich, często nie biorąc pod uwagę... Przepraszam, jedna uwaga, tak właśnie niemieckich nie, bo Niemcy nie mają żadnych ograniczeń w tym względzie. Tylko Francja ma ograniczenia. Znaczy, jeśli chodzi o własność, natomiast w Niemczech są innego rodzaju ograniczenia. W każdym razie generalnie trzymajmy się przy kazusu francuskiego. Tak, tak. Że te uregulowania weszły jeszcze przed, prawda, pewnymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa europejskiego. I trochę to przypomina sytuację, jak na początku rządów PiS-u PiS zapowiadał, że zmieni sposób finansowania mediów publicznych, prawda? I po czym się okazało, że no, to trzeba jednak uzgadniać z Unią Europejską i w efekcie no, wtedy tu się szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zajmował. W końcu z tego nic nie wyszło i skończyło się finansowanie w postaci ustawy tej, którą na początku tego roku słynne 2 miliardy dla mediów publicznych przez Sejm przeszło. Więc ja podejrzewam, że z tą dekoncentracją mediów może być podobnie. To znaczy będzie dużo szumu, dużo hałasu, a na końcu góra urodzi mysz. I mówiąc szczerze, mnie by to nie martwiło, dlatego że uważam, że Polska ma wiele znacznie poważniejszych problemów niż fakt, że nie wiem, kontrolowany już dzisiaj w większości przez Amerykanów koncert Axel Springer, choć nazwę ma mocno niemiecko brzmiącą, ale jakby po zmianach z ubiegłego roku jest już bardziej amerykański niż niemiecki, że to jest jakieś główne zagrożenie dla Polski. No to jest surrealizm zupełny. Ja mam wrażenie, że dzisiaj mamy na rynku mediów relatywnie równowagę, co nie zmienia faktu, że wynika to z tego, że PiS zawłaszczył całkowicie tak zwane media publiczne, uczynił z je tubę rządową i to powoduje pewną równowagę. Jej zapewne nie ma, jeśli chodzi o prasę lokalną, bo tu rzeczywiście jest ten koncern niemiecki Passauer Neue Presse, który kontroluje kilkanaście lokalnych dzienników, no ale też pamiętajmy, że rola prasy lokalnej jest
naprawdę znikoma. I dzisiaj tak naprawdę jeden duży portal internetowy znaczy więcej niż kilka takich lokalnych tytułów prasowych. I to są pewne fakty. Także mam wrażenie, że ta cała wyprawa PiS-u, ta krucjata przeciwko rynkowi medialnemu po prostu nie wypali i na tym akurat wszyscy dobrze wyjdziemy. No to teraz wreszcie pomówmy rzeczywiście o opozycji, a konkretnie pomówmy o inicjatywie Rafała Trzaskowskiego, w której właściwie rozmawialiśmy, proszę Państwa, oczywiście przed programem, bo zawsze rozmawiamy o tym, o czym mamy rozmawiać, doszliśmy do wniosku, że nie wiadomo właściwie o co dokładnie chodzi. Nowa Solidarność to się nazywa. Mnie bardzo ubawiło, że ta Nowa Solidarność znalazła się nawet w jednym z sondaży, obok Koalicji Obywatelskiej, mimo że Rafał Trzaskowski mówi, że to absolutnie nie jest konkurencja dla Koalicji Obywatelskiej, nie ma być. To by było zresztą kompletnie absurdalne, no bo przecież Koalicja Obywatelska to jest zjednoczenie dwóch partii, mówmy o Platformie Obywatelskiej może, partia, która ma swoje struktury, ma swoje subwencje, jest dobrze posadowiona w tym systemie i co? Nagle Rafał Trzaskowski miałby wejść z organizacją, która nie ma żadnego finansowania i która się składa z jakichś przypadkowych osób, znaczy osób, które mniej lub bardziej się utożsamiają z ideami, które głosi Rafał Trzaskowski. Zresztą tam wynik tej Nowej Solidarności nie był jakiś rewelacyjny, chyba coś koło 6%, jeżeli dobrze pamiętam. Ale Trzaskowski tłumaczy, że to ma być taka organizacja dla ludzi, którzy nie chcą się bawić w partię, nie chcą bezpośrednio wchodzić w politykę, tylko chcą się tak obywatelsko zaangażować. To już było coś takiego kiedyś, kluby obywatelskie to się nazywało w poprzedniej kadencji Sejmu. I właściwie nie wiadomo, jak by to miało konkretnie działać i czemu by to miało służyć, bo były oczywiście w polityce przykłady takich inicjatyw. Ja zawsze przywołuję przykład organizacji wokół Fideszu, którymi w poprzedniej dekadzie posłużył się w pewnym momencie Viktor Orban, żeby odświeżyć swoją partię i to mu bardzo dobrze wyszło. No ale to był Orban, a jednak Rafał Trzaskowski Orbanem jako żywo nie jest. Nie, czy moim zdaniem Nowa Solidarność to jest epizod w polityce polskiej, z którego nic nie będzie. No właśnie z powodów, o których powiedziałeś. Znaczy, skąd się w ogóle to wzięło? No bo rzeczywiście jest faktem, że na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosowało kilka milionów więcej ludzi niż kiedykolwiek na Platformę Obywatelską, niż nawet na niego w pierwszej turze. No i wokół Trzaskowskiego uznano, że właściwie trzeba by próbować jakoś utrzymać przy Trzaskowskim, przy Platformie Obywatelskiej, czy w orbicie Platformy Obywatelskiej te parę milionów ludzi, co wynika z niezrozumienia w ogóle, czym była druga tura, że to był plebiscyt moim zdaniem, czy ma PiS dalej rządzić, czy nie. I w związku z tym na Trzaskowskiego głosowało bardzo wielu ludzi, którzy w żadnej innej sytuacji nigdy by na niego nie zagłosowało, z przysłowiowymi zaciśniętymi zębami, zatkanym nosem na niego oddali ten głos, po to, żeby jednak utrudnić PiS-owi dalsze rządy i to był jedyny motyw. I teraz jakby jest taka to próba ich utrzymania, z której nic nie będzie z prostego powodu, bo jak mówię, tam nie ma tego motywu. Trzaskowski nie ma nic do zaproponowania nowego. Natomiast dziwi mnie trochę jednak łatwość, z jaką on i Hołownia jednak wierzą w to, że uda im się samodzielnie utrzymać, no powiedziałbym to, przywództwo w opozycji. Dlatego, że gdyby rozumować w pełni racjonalnie, że głównym celem tych wszystkich panów i pana Hołowni i pana Trzaskowskiego jest odsunięcie PiS-u od władzy, to oni jednak powinni szukać jakiegoś porozumienia i tutaj ta Nowa Solidarność nie tyle nie powinna być inicjatywą Trzaskowskiego, czy jakimś wspólnym przedsięwzięciem Hołowni i Trzaskowskiego, czymś, co budowałoby pomost między tą Polską 2050 Hołowni, a Platformą Obywatelską Trzaskowskiego. I to rodzaj takiej współpracy potencjalnej przyszłej koalicji, no bo wyobraźmy sobie na moment, że jednak Hołownia przetrwa te 3 lata, że wejdzie do Sejmu. Ja od razu mówię, że ja w to bardzo Ja też wątpię, ale załóżmy na moment, że on jednak przetrwa, że wejdzie z jakąś niewielką grupą posłów do następnego Sejmu, no to jeśli założymy, że PiS nie będzie miał samodzielnej większości, no to w oczywisty sposób wokół Platformy będzie musiała powstać szeroka koalicja, tak? I być może tych kilkunastu posłów Hołowni będzie tam absolutnie kluczem do zbudowania takiej większości, więc ci panowie powinni ze sobą już teraz współpracować i ze sobą walczyć. No, natomiast wygląda na to, że tam nie ma żadnej współpracy, jest raczej rywalizacja, co jest znakomitą wiadomością dla PiS-u. To znaczy wygląda na to, że po tym przegranym czwórboju wyborczym cała ta opozycja na lewo od PiS-u, bo nie mówię tu o Konfederacji, która jest bytem odrębnym i to jakby temat przyszłości Konfederacji to temat na inną rozmowę, ale cała ta reszta opozycji jest dość skutecznie rozproszkowana i wygląda
wygląda na to, że przez te 3 lata będzie, nawet nie będzie próbowała się jednoczyć, bo w przeszłości mieliśmy wiele takich i od lat 90. prób konsolidowania opozycji, a teraz właściwie nawet nikt tego nie podnosi. Znaczy gdzieś jacyś analitycy z boku o tym mówią, że właśnie należałoby to zrobić, ale ci główni gracze w ogóle o tym nie mówią. Czyli widać wyraźnie, że ty są zadowoleni. Znaczy Hołownia wierzy, że to się wszystko rozwinie, Trzaskowski wierzy, jego doradcy, że Platforma, prawda, jest główną siłą opozycyjną, za 3 lata wróci do władzy, no a lewica się kisi w swoim sosie, więc właściwie PiS może spać spokojnie. No i jeszcze zobaczymy, co się wydarzy z Borysem Budką, który zaliczył pięknego samobuja w postaci kwestii wynagrodzeń, między innymi poselskich, o której już dziś nie rozmawialiśmy, bo to było już jakiś czas temu, ale pewnie do rozmowy o samym Borysie Budce też w przyszłości wrócimy, no bo to jest nieuchronne. Znaczy moim zdaniem Budka na pewno straci stanowisko szefa klubu parlamentarnego Platformy, które łączy dzisiaj z przewodnieniem Platformy, co osłabi jego pozycję niewątpliwie. Natomiast oczywiście, ponieważ przewodniczącego Platformy wybierają wszyscy członkowie, to raczej ocali to stanowisko, ale jest bardzo mocno osłabiony i widać wyraźnie po tych paru miesiącach, że ta funkcja go jednak przerasta. I tak jak byłem krytyczny wobec Schetyny jako lidera Platformy, to mam wrażenie, że Borys Budka nie okazał się jakimś wybitnym talentem politycznym i ta funkcja go przerasta, co znowu jest znakomitą wiadomością dla PiSu, bo gdyby, mówię, nie Trzaskowski, to Budka powinien próbować budować jakąś szeroką koalicję, no ale też nie widać, żeby on to próbował. Mam wrażenie, że wszyscy po prostu uznali, że te 3 lata to jest tak dużo czasu, że nie warto w tej chwili żadnych poważniejszych ruchów wykonywać. Trzeba po prostu jakoś się otorbić, przetrwać te przynajmniej 2 lata i za 2 lata mniej więcej, licząc, że PiS się przewróci o koronakryzys, wrócić do władzy. To mam wrażenie, że taka jest polityka. Zresztą to powiedział Donald Tusk, który niewątpliwie jest, powiedziałbym, no, ciągle, mimo że w polskiej polityce odgrywał moim zdaniem coraz mniejszą rolę, to jednak jako pewien strateg polityczny jest człowiekiem o bardzo dużym doświadczeniu. W tym wywiadzie, którego udzielił politycom, to powiedział jasno, że jego zdaniem PiS straci władzę z powodu koronakryzysu. Pytanie, kto ją przejmie. I to jest rzeczywiście pytanie bardzo dla mnie ciekawe, bo ja też tak uważam, że Tusk może mieć rację, że ten kryzys, który się dopiero zaczyna, będzie jednak bardzo dla PiSu kosztowny i niszczący. Natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto zajmie miejsce, to oczywiste przekonanie, że to będzie Platforma. Moim zdaniem w ciągu tych 3 lat czy 2, bo może jednak tam nie będzie pełnej kadencji, zobaczymy, to się może nie ziścić. No cóż, zobaczymy jak będzie, a w kwestii bliższych wydarzeń niż te za 3 lata spotkamy się z Państwem znowu w programie Podwójny Kontekst za 2 tygodnie. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Do zobaczenia. Zapraszamy.